Dreszcz emocji był ogromny. Stach z całej siły nacisnął na pedały. Wydawało mu się, że stoi w miejscu, jednak w kilka sekund wjechał na mostek i pognał w dół, w stronę wzgórza parkowego. Kręcił nogami jak szalony. Krew huczała mu w głowie, wszystko jednak zagłuszał świszczący oddech. Uspokój się, powtarzał w myślach Staszek. Wypalisz się w 5 sekund. Nogi jednak dalej kręciły pedałami jak szalone. Stach miał wrażenie, że czuje na plecach oddech Klaudka. Znów przeszył go dreszcz. Nie był w stanie się odwrócić, by sprawdzić, jak daleko od niego jest przeciwnik. Miał wrażenie, że pole jego widzenia uległo zawężeniu. Dostrzegał tylko asfalt przed sobą i dróżkę prowadzącą na wzgórze. Dla pisarza Tomasza Duszyńskiego pisanie to wyłapywanie tematów z życia i umieszczanie ich na papierze w formie liter, wyrazów i zdań. Dla niego temat książki żyje własnym życiem. Czasami wystarczy jakiś przebłysk, zdanie, osoba lub miejsce, aby poruszyć lawinę myśli, akcji i zachowań. Wtedy do spisania historii pozostaje już tylko krok. Uważa, że życie samo w sobie jest ciekawe, ale i ono czasem potrzebuje ubarwień i rekwizytów. Przecież książka to podróż w wyobraźnię, która niekoniecznie musi mieć granice. Duszyński pisze o zwykłych ludziach, których dotykają problemy znane każdemu z nas. Nieważne, czy będzie to powieść fantastyczna, czy fantazy, autor chce mieć poczucie, że ten, kto sięga po książkę, może być jej bohaterem i wyobraźnia podsunie mu pomysły na opisanie świata, który chce mu przekazać. Ważne jest, aby czytelnik po przeczytaniu książki uznał, że nie był to czas stracony. Szacunek do literatury zaszczepili w Duszyńskim jego rodzice. Od dzieciństwa chciał być dziennikarzem i pisarzem. Już jako kilkuletni chłopiec próbował pisać opowiadania. Jako dorosły człowiek założył swoje wydawnictwo, aby mieć pełną kontrolę nad procesem tworzenia książki. Debiutował zbiorem opowiadań Produkt uboczny. Pojawił się również w antologiach Fabryki słów, Jeszcze nie zginęła, Epidemie i zarazy, a także w kilku magazynach science fiction. W swoim własnym, znanym już na polskim rynku książki wydawnictwie wydał Staszka i straszliwie pomocną szafę, Pietie i Witie, Co złego to nie my, a także powieść Howarda Gibsona, To ciało Michaela Chandlera. W tym roku odebrał nagrodę na Jarmarku Produktu Lokalnego. Jego książka Staszek i straszliwie pomocna szafa wygrała także w ogólnopolskim plebiscycie na najpopularniejszą książkę dla młodzieży. Jak sam wielokrotnie podkreślał, nie ma tyle czasu na pisanie, ile by chciał. W chwili obecnej na swoją kolej czeka wiele książkowych pomysłów. Powieści Duszyńskiego można nabyć w księgarniach w całej Polsce, a także w sieci Empik. Najwygodniej jednak zamówić je przez internet.